cena na rynku mieszkaniowym nie można patrzeć jakby w oderwaniu od innych zjawisk. Jeżeli był komunikat, że nie będzie, tak, to w takim razie kupujemy. Tak, bo nie ma na co czekać. Dokładnie. W tej chwili w dużych miastach Polaków stać na kupienie za średnie wynagrodzenie w danym mieście mniej więcej 6,7 metra kwadratowego mieszkania. Czyli tak naprawdę można było powiedzieć, że w stosunku do wynagrodzeń mieszkania są dzisiaj 2 razy tańsze niż były w kryzysie. Tak jest. Uważasz, że dzisiaj jest dobry moment, żeby kupować mieszkanie? Biznes Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Katarzyna Kuniewicz, piąteczka. Katarzyna jest szefową działu analiz, badań i analiz w Otodom. Nawet w Otodom Analytics. Analytics. To jest największa firma chyba, która ogłasza nieruchomości w Polsce, tak, i w związku z tym ma najwięcej danych i podażowych, i popytowych. Więc Kasia jest skarbnicą wiedzy, a dużo się ostatnio dzieje na rynku nieruchomości. Tak. Nagrywamy ten wywiad, który cię jest? 6 września? Września. Września, tak. I jakby dużo się wydarzyło. Jesteśmy po konferencji w Karpaczu. Tak. I powiedz mi, jakby w jakim momencie jesteśmy rynku? Jakbyśmy mogli ten ostatni rok przewinąć, co się wydarzyło, bo wydarzyło się moim zdaniem kilka takich sytuacji nieprzewidzianych, prawda? Więc tak. Jeszcze rok temu. Tak, no to ten ostatni rok to jest, ponownie mamy huśtawkę, tak? Czyli gdybyśmy się spotkali w wakacje rok temu, rozmawiali, to bym powiedziała, no mamy szaleństwo bezpiecznego kredytu 2%, klienci napierają na banki, deweloperzy mają mało mieszkań w ofercie. Na 7 rynkach, tak, bali się wprowadzania, więc na 7 rynkach było 36 tysięcy mieszkań w ofercie. Klientów, którzy przychodzili na rynek, było 5-6 tysięcy, przychodziło więcej, ale w tych 7 rynkach kupowało 5-6 tysięcy gospodarstw domowych w ciągu miesiąca. Tempo wyprzedawania było 2 kwartały. I teraz mija rok, jesteśmy we wrześniu. I we wrześniu 2024 mamy sytuację taką, prawie 53 tysiące mieszkań w ofercie, deweloperskich mieszkań na tych 7 największych rynkach. Miesięczna sprzedaż w sierpniu 2800, w lipcu 2800. Wprowadzone do sprzedaży mieszkania od 8 miesięcy więcej wprowadzonych niż sprzedanych, w związku z tym ta rosnąca oferta. No i z zaskakujących absolutnie rzeczy jest to, że ta brak bezpiecznego kredytu od grudnia, końcówka grudnia, czyli od stycznia tego roku, nie ma bezpiecznego kredytu 2%, a oferta rośnie i ceny rosną cały czas. I to jest najbardziej zaskakująca rzecz, chociaż naprawdę tutaj mamy ogromne działanie statystyki, po prostu to, co się dzieje w cenach, i o tym chyba chętnie bym powiedziała. To jak ta statystyka wpływa na to, że ceny takie średnie za metr rosną? No właśnie, to mamy takie zjawiska. Jak kończył się okres, w którym działał bezpieczny kredyt 2%, czyli mamy grudzień 2023 roku, mieliśmy w ofercie już coraz więcej mieszkań, bo deweloperzy wprowadzali w czwartym kwartale tamtego roku mieszkania, rozpędzony jeszcze popyt, ale już gasnący z powodu braku dostępu do tańszego kredytu, i ten popyt, który chciał kupować mieszkania, na którego było stać. I to jest, ty doskonale to wiesz, że ludzie nie kupują metra kwadratowego. Ludzie kupują całe mieszkanie i interesuje ich cena całkowita. I może najpierw o tym, co się od lutego, od marca tego roku dzieje z ceną całkowitą. Na większości rynków cena oferowanego mieszkania deweloperskiego zatrzymała się na bardzo wysokim poziomie, bo w Warszawie to jest 970 tysięcy. Średnio. Tak. Średnio. Czyli mamy oferowane mieszkanie
nie za duże, dlatego że w tej chwili to jest w przypadku Warszawy 53 metry. Od razu powiem, 4 miesiące temu to było mieszkanie o 3 metry średnio większe. Czyli mamy mieszkanie na poziomie mniej więcej 53 metry, drogie, ale teraz uwaga, maleje jego powierzchnia tego oferowanego mieszkania. W związku z tym cena całkowita stoi, maleje powierzchnia, w związku z tym mamy statystyczne zjawisko wzrostu ceny za metr. I wszyscy otwierają szeroko oczy i mówią, ale dlaczego rośnie ofertowa cena za metr? Dlatego, że w drugim kwartale zabierali z rynku, kupując, ludzie bogaci te mieszkania, zabierali większe i droższe, więc w ofercie pozostawały mniejsze w stałej cenie, więc średnia cena liczona dla całego rynku rosła, czyli absolutnie zjawisko statystyczne. Czyli nie zmienia to faktu sytuacji dla kogoś, kto chce kupić dany segment mieszkania, ale zmienia parametry średnie. Ależ oczywiście, to znaczy on nadal musi zapłacić całkowitą cenę, w zasadzie taką samą, czyli można powiedzieć, to jest dobra wiadomość dla niego. Tylko, że on te 2-3 pokoje musi teraz odnaleźć na mniejszej powierzchni. Tak. Oferowane są na mniejszej powierzchni. To nie jest tak, że nagle deweloper powiedział, okej, to ja obcinam ci z każdego pokoju tak kawałeczek, będziesz miał o pół metra mniej w każdym pokoju. Tak nie jest, tylko uzupełniana oferta jest mniejsza, to są mniejsze mieszkania. O czym to świadczy? Bo ja pamiętam ten kryzys w 2009 roku, 2011-2012, to pamiętam, że deweloperzy zaczęli budować coraz mniejsze mieszkania i jakby ta oferta się zmieniała w strukturze, że był coraz mniej. I teraz też tak jest, że teraz deweloperzy bardziej zachowawczo do tego Dlatego, że musieli, to jest takie troszkę zjawisko, w którym nadrabiają może odrobinę zawstydzenie zaległości, tylko że to jest za późno. O co chodzi? Nie uwierzyli w grudniu 2022, jak minister Buda powiedział, że od lipca 23 będzie bezpieczny kredyt 2%. Nie było wprowadzeń przez pół roku. Kto wierzy politykom, tak? No dokładnie. A teraz tutaj się dali nabrać. Pozwolisz, że bardzo nie skomentuję, ale prawdą jest, że zwróć uwagę, że mamy takie zjawisko. Jeszcze nic się nie stało, w sensie jeszcze żaden ruch, żaden nowy program, żadna zmiana nie nastąpiła, a już są osiągnięcia, gdyby tak na to patrzeć, po stronie rządzących, mianowicie cena się ustabilizowała całkowita, ustabilizowała. W podaż jest większa? Zdecydowanie. 52-53 tysiące mieszkań w ofercie. Jak policzymy aglomeracje, czyli te obwarzanki, to tych mieszkań jest ponad 70 tysięcy mieszkań i domów. Czyli można powiedzieć, po co, czego tutaj, po co ingerować? Oczywiście domaga się popyt po drugiej stronie, który jest naprawdę mały, dlatego że 2800 to oczywiście nie jest dno. Pytanie, gdzie było to dno? W 2022 roku, w sierpniu, na tych 7 rynkach sprzedało się najmniej mieszkań od 10 lat i to było 1900 mieszkań. Czyli to dno jest tuż poniżej 2000 mieszkań, jeśli myślimy o tym, gdzie jest dolna granica. Ale 2800 to nie jest coś, co może satysfakcjonować taką ilość podmiotów po stronie podaży. Więc dlatego jest takie głosy się pojawiają, że że potrzebujemy wsparcia tego popytu, dlatego że on chce kupować, tylko nie ma możliwości. Dlaczego? No bo mamy drogi kredyt hipoteczny. Naprawdę drogi. Teraz mamy jeden z droższych w Europie, prawda? Tak jest. Ale jak to wygląda, bo wtedy deweloperzy nie uwierzyli, teraz jakby uwierzyli w to, że będzie program, że znowu można powiedzieć, tak jest, krzanie się na pewno pieniędzmi jakby też wspieranymi przez państwo. Zrobili program, który był, czyli małe mieszkania, żeby cena była, bo to była kryteria ceny, a nie tak metra. Tak jest, bo tam było kryterium cenowe tak naprawdę w bezpiecznym kredycie 2%, dlatego że tam było 700-800 tysięcy. Ale ilościowo, a nie metrowo. Dokładnie. Po prostu była całkowita
kwota, którą można było zapłacić tak, za mieszkanie. Bo struktura mieszkań by się różniła, gdyby wszedł program Rodzina na swoim, gdzie była cena z metra limitowana, tak, prawda? Tak jest. I wtedy by się sprzedawało najtańsze mieszkania. Tak. Natomiast to, co mamy, co jest zadziwiające i co w konsekwencji rodzi kolejny wzrost, jakby kolejnej średniej, to jest to zjawisko, które wydaje nam się, że to jest to samo zjawisko, ale są dwa różne. O co mi chodzi? Jeżeli rośnie średnia cena mieszkania oferowanego, oferowane mieszkanie to nie jest mieszkanie sprzedane, to jest mieszkanie życzeniowo wystawione, tak, przez cena jest, proponuję, żebyście za tyle ode mnie kupili, ale skoro ono pozostaje w ofercie, to na razie chętny się nie znalazł, więc możemy powiedzieć, no cóż z tego, że rośnie cena mieszkań w ofercie, to są życzenia deweloperów. Ale jest jeszcze inne zjawisko, mianowicie różne takie ośrodki, które badają różne firmy, które badają rynek, mówią, że cena średnia mieszkań sprzedawanych też rośnie. I myśmy bardzo wyraźnie, jako Otodom Analytics, pokazywaliśmy, mamy monitoring, który nie dotyczy tylko tego, co jest na Otodom, tylko monitorujemy wszystkie inwestycje deweloperskie. I nam również wychodziło w drugim kwartale i na początku trzeciego kwartału, że średnia cena mieszkań sprzedawanych również rośnie. I to było bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że w drugim kwartale urosła średnia cena według naszych badań mieszkań zarówno wyrażonych w metrze kwadratowym, w złotych za metr kwadratowy, jak i całkowita. No i to było zaskakujące. Poczekaliśmy na dane NBP o transakcjach z drugiego kwartału. NBP pokazało, że w dużych miastach cena średnia mieszkań sprzedanych również urosła. Mało tego, jak to policzyliśmy, okazało się, że wychodzi nam taka sama cena dla tych, średnia cena dla tych rynków. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się stało? Dlatego, że w drugim kwartale na rynku po stronie kupujących pojawiła się ta grupa, która żadnego kredytu nie potrzebuje, choć go bierze, ale stać ją na ten kredyt i kupuje w dużej części finansując zakup gotówką. Czyli bogaci, zainteresowani zakupem dla siebie. I większych mieszkań, droższych mieszkań. Dokładnie. I dlatego wychodzi nam zarówno rosnąca cena średnia metra kwadratowego mieszkania oferowanego, jak i transakcyjna. Ale to są zupełnie dwa różne segmenty. Światy. Tak. A co sądzisz o takiej teorii, bo słyszałem o takim zjawisku, że przez ten bezpieczny kredyt 2% to ci najbardziej potrzebujący wykupili te najtańsze mieszkania, zdjęli je z rynku, przez to zostały te droższe i one jakby powodują, czyli jakby można powiedzieć, że wcześniej mieszkania, może nie tyle, że bardzo podrożały, tyle co zeszły z rynku, tylko i wyłącznie wyczyścili te tanie i przez to zostały te droższe i średnia się zmieniła. Dlatego się, i teraz odpowiadam, w tej części takie zjawisko, taka sytuacja odpowiada za mniej więcej 60% wzrostu cen, które obserwowaliśmy w trzecim kwartale 2023 i jeszcze częściowo w czwartym kwartale. Natomiast pozostałe 40% to były absolutnie rosnące ceny mieszkań, tych, które pozostawały w ofercie i deweloperzy podnosili te ceny. Mieliśmy takie zjawisko, ceny wzrosły, w tym zjawisku statystycznym, bo rzeczywiście były pozabierane ceny mieszkania tańsze. I tak jak powiedziałam, to jest nawet więcej niż połowa wzrostu tych cen, skoku takiego cen pochodzi z tego zjawiska, ale znaczna część, bo 40% pochodzi po prostu z podwyżek, czyli mieliśmy dwa elementy, nałożyły się na siebie i jestem absolutnie pewna, że tak się stało, ponieważ mam możliwość badania cen pojedynczych mieszkań, czyli analizowania, jaka część cen wzrosła w mieszkaniach, które były oferowane miesiąc, dwa, trzy temu. I rzeczywiście te ceny też rosły. I
to powiedz mi, bo jestem ciekawy, czy masz takie informacje na temat tego, jak bardzo to program wpłynął na... Bo program na pewno był triggerem, który uruchomił, można powiedzieć, cały rynek. Tak, skumulowany popyt, o którym już wiele mówiliśmy, że on jest, że go widać, że on ma jakąś tam swoją pewną skalę. Tak. No i ten program był triggerem, który uruchomił nie tylko kredytowych klientów, którzy chcą i muszą, ale też ich... tych, którzy się wstrzymują, bo wojna, bo... Tak jest. Bo obawa zmianę warunków gospodarczych. Że niektórzy cały czas twierdzą i zawsze będą twierdzili, ceny będą spadały. Tak jest. Czekają na okazję i w końcu zobaczyli, że jednak nie, no, wszyscy się biorą za zakupy i okazji nie będzie. Tak. To jaką siłę ma pieniądze, te miliardy z dotacji, a jaką ma ten realny popyt, który się wstrzymywał rok czy ponad rok po wojnie? To trzeba... Tutaj naprawdę dość łatwo to zaobserwować w tych dużych miastach, bo tutaj jest ciekawa rzecz. Badamy w tej chwili już również 12 rynków, także całościowo je badamy. Do końca roku największe miasta wojewódzkie plus dwa dodatkowe miasta będziemy obserwować, będziemy analizować już w taki bezpośredni... pojedyncze mieszkania na tym rynku. Czyli na razie mogę powiedzieć o tym, co się działo w 2023 roku pod wpływem bezpiecznego kredytu. Bezpieczny kredyt 2% zaczął działać na rynek nie w lipcu 2023, tylko w styczniu 2023. Kiedy było wiadomo, że będzie. Kiedy było wiadomo i kiedy ci, którzy się na rynku znają i ci, którzy wiedzieli, że jak poprzedni rząd coś powiedział, to po prostu to wykona, uwierzyli w tę zapowiedź i myśmy zobaczyli, w badaniu w styczniu 2023 nie tyle wzrost sprzedaży, ile wzrost rezerwacji, bo obserwujemy również rezerwacje. I teraz pytanie, kto rezerwował, bo jest taka myśl, że w takim razie w styczniu 2023 rezerwowali ci, co mieli kupować w lipcu 2023 z bezpiecznym kredytem. To nieprawda. Nie, dlatego, że żeby można było tak daleko zarezerwować, to również deweloperzy musieliby wierzyć w możliwość tej rezerwacji. Deweloperzy uwierzyli później i widzimy to we wprowadzeniach, ale pierwsza grupa to była grupa tych, których bezpieczny kredyt przestraszył, zmobilizował, ponieważ oni wiedzieli, że on wejdzie i ceny pójdą w górę i nie tyle zabraknie mieszkania, którego oni potrzebują, choć tego też się obawiali, co raczej będzie kłopot z tym, że te ceny gwałtownie wzrosną. I ci ludzie zaczęli kupować w lutym, w marcu i w kwietniu. I teraz jaki był wzrost? Doszliśmy do poziomu 4000 mieszkań miesięcznie sprzedanych. Po drodze wydarzyła się jednak jeszcze jedna rzecz. Pod koniec lutego KNF ogłosił, że banki mogą przy liczeniu zdolności kredytowej zastosować tam, gdzie uważają to za stosowne, a najlepiej przy stałej stopie, przy kredycie przy stałej stopie, 2,5 punktu procentowego jako bufor, a nie 5. I ta zmiana była bardzo dużą zmianą, dlatego że ona otworzyła jeszcze jedną grupę pod spodem. Którzy byli pod wodą. Tak, ci, którzy byli niziutko i wiedzieli, że z bezpiecznego kredytu mogą nie skorzystać, a było mieszkanie, które chcieli kupić. I z takim dopalaczem do czerwca doszliśmy mniej więcej do poziomu 4200-4300. Teraz z jakiego poziomu się dźwigaliśmy? Mniej więcej z 3 do 4300, czyli nie ma najmniejszych wątpliwości, że te 30% dołożył nam bezpieczny kredyt, ale jako straszak, a nie jako stymulator. I to był, tak, było do czerwca. Co się stało w lipcu, jak się dołożył ten popyt? W lipcu, w sierpniu sprzedaż sięgnęła przed taką korektą, którą my robimy już w kolejnych miesiącach, prawie 6 tysięcy. 5,5-5,700. Czyli mamy z 4200-4300 o kolejne 1500, czyli znowu o 30%. No właśnie, ale jakby w tym całym koszyku wpływów, które miał kredyt, stopy KNF i jeszcze jakby ten strach i skumulowany popyt,
to ile byś dała na ten kredyt procent, jakby w tym, tej całej puli wywierania wpływu, jak mocny był ten wpływ, czyli tak. To jak byś to podzieliła? Jakbyśmy... Czyli gdybyśmy wyszli od poziomu zero, ale to zero nigdy nie jest na rynku mieszkaniowym w dużych miastach zero. Wiemy, że ono jest... Od stałego poziomu w normalnych czasach można no być. Właśnie, to musielibyśmy sięgnąć, tylko pamiętaj, że 2022 rok to był dołek, to jest cały tak. problem. Ja nawet robię takie uśrednienie, kiedy liczę średnią dla 2022 i 2021 roku, czyli jeden na górce, drugi w dołku i do tak wyznaczonej średniej patrzę, jak się ma sprzedaż w 2023 i 2024. 2024 od tej średniej był mniej więcej o 40% do 50% nawet procent lepszy. I teraz ile to z tego 50%, z tych 50% dołożenia do średniej, ile dał bezpieczny kredyt, a ile inne zjawiska? Z 60-65% to był bezpieczny kredyt działający, a może nawet 70%, kiedy policzymy również tych, którzy się przestraszyli i tych, którzy skorzystali. Co było resztą? Skąd się wzięła reszta? Reszta się wzięła, wrzucę taki worek, w taki woreczek całą grupę osób, które potrzebują, żeby ich środowisko kupowało coś, żeby oni też kupowali. Czyli mamy pewne zjawiska psychologiczne. To jest dobry czas do kupienia. Ale najważniejsze w tych 30% takich zewnętrznych w stosunku do bezpiecznego kredytu zjawiskach, to było działanie po stronie banków. Mhm. Czyli gotowość banków do udzielania kredytów, inna możliwość liczenia zdolności kredytowej, czyli niższy bufor i ta otwartość banków na to, żeby udzielać kredytów. Okej, bo jak spojrzymy na rynek, to wiele osób mówi, matko bosko, ale podrożało, prawda? Tak. I teraz pytanie, czy oby na pewno to jest taki wielki przeskok? Tak. Jak patrzymy wstecz na 2-3 lata, to faktycznie te wartości niekiedy są drugie tyle, tak, prawda? Dokładnie. Ale jeżeli spojrzymy na przykład na to od momentu, jeżeli byśmy policzyli sobie, ile średnio wzrosną ceny, nie wiem, od początku 2022 tak, roku do, załóżmy, szczytu, tak. to przez te półtorej roku, czy te ceny, biorąc pod uwagę, że one stały w miejscu, tak jest, prawda? Tak. Albo nawet realnie spadały, tylko tak, nominalnie tak, stały, to czy przypadkiem raz, że ceny, a dwa, że sprzedaż, jakbyśmy tak, uśrednili, no bo raz jest górka, raz jest dołek. Tak. I teraz pytanie, czy jak ją uśrednimy, tą sprzedaż, czy przypadkiem to będzie w większym spojrzeniu, to czy to będzie jakaś anomalia, że w tym roku sprzedaliśmy, albo nie wiem, albo w ciągu półtorej roku tego okresu, bo one są tak jakby... To czy przypadkiem mamy coś takiego, że nagle się sprzedało bardzo, bardzo dużo, czy po prostu rynek wyhamował, później przyspieszył i de facto jest tak samo, jakbyśmy szli jednym tempem? To naprawdę tak jest, że jak dodajemy, patrzymy, to my to obserwujemy od 20 roku. Mhm. Przecież to jest nieustanna opowieść tego typu. Wstrzymanie w 20 roku do połowy roku z powodu pandemii. Absolutnie hurra optymizm w drugiej połowie roku, ponieważ cały czas bardzo niskie stopy, a jeszcze bez zagrożenia inflacyjnego. 21 rok, absolutny Eldorado, prawda? Kupowanie, końcówka 21 roku, delikatne składzanie, ale dopiero 22 rok, luty, czyli wojna, wycofanie się, wstrzymanie oddechu, jakby ktoś wyciągnął powietrze z rynku, czyli na górkę, w dół. Z powrotem do góry, dopalacz, tak. z powrotem w dół. Jak patrzę do średniej, to jest tak, mamy średnią policzoną 2021-2022 i teraz tak, 2023 nad średnią, ale już początek, pierwszy kwartał 2024 dokładnie w średniej, dokładnie w średniej. W drugi kwartał już jesteśmy pod spodem.
I teraz pytanie, kiedy nam się skończą te impulsy, które nas cały czas... No właśnie, bo te ostatnie 4 lata były szalone, a jakbyśmy to porównali do 18 i 19 roku, który był dosyć spokojny... Tak, chociaż rosnący wyraźnie, chociaż prawda? Rosnący, ale... Ale cenowo spokojny. Ale możemy, tak, ale rosnący, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych mieszkań, tak? To jakbyśmy do tego się porównali, to pytanie, czy tutaj są jakieś anomalie, czy raczej można powiedzieć, że Polska idzie w miarę jednym tempem, jeżeli chodzi o sprzedaż, nie rośniemy jakoś nad wyraz, czyli to nie jest tak, że nagle wszyscy wykupili mieszkania i już nikt nie będzie ich potrzebował. Bo mam takie wrażenie, że ktoś patrzy bardzo jakby wąsko, tak? To zobaczy, Jezus Maria, jest drogo i już nie stać mnie i nie ma sensu. Albo te ceny tak urosły, że w ogóle nie ma sensu. Jest jedna ważna rzecz, którą trzeba robić. Myśmy rozmawiali już o tym, że na cenę na rynku mieszkaniowym nie można patrzeć jakby w oderwaniu od innych zjawisk. I jest taka pokusa, żeby po pierwsze sięgnąć po inflację. W przeliczeniu inflacji CPI w tym wskaźniku nie ma cen mieszkań. W związku z tym, jak chcemy się odnosić, czyli mówimy tak, jak się odnosimy do inflacji, no to się okazuje, że ta inflacja w ostatnich latach była tak wysoka, że naprawdę jeśli chodzi o ceny mieszkań, to tutaj jakiegoś szczególnego szaleństwa nie było. Ale to porównanie nie jest właściwym porównaniem, dlatego że ta inflacja ogólna CPI konsumencka, ona jest liczona dla chleba, butów, sukienki i tak dalej, a nie dla i utrzymania mieszkań, a nie dla zakupu mieszkań. No to do czego to porównać? No i teraz to jest oczywiście coś, do czego warto porównać, i to są wynagrodzenia. No i teraz... Bo to pompuje możliwości zakupowe absolutnie, w dużej części. Absolutnie. I teraz mamy taką sytuację, że my obecnie wróciliśmy, jeśli chodzi o odniesienie do wynagrodzeń, które nam, i tego nie wolno pominąć, rosną dynamicznie, równie dynamicznie, można powiedzieć, jak ceny na rynku mieszkaniowym. W tej chwili w dużych miastach Polaków stać na kupienie za średnie wynagrodzenie w danym mieście mniej więcej 6,7 metra kwadratowego mieszkania. I teraz pytanie, czy to jest coś, co nam się już zdarzyło? Tak, w 2013, 2014, 2015 tyle można było. W 2017 i 2018 roku mieliśmy wyjątkowo łatwo, dlatego że za średnie wynagrodzenie można było kupić, no nigdy jedynki nie osiągnęliśmy. Ale średnie w Polsce, tak? Raczej to ma sens w liczeniu wtedy, kiedy biorę przeciętne wynagrodzenie dla Poznania i cenę dla Poznania. Tak. Ja widziałem, to się nazywa dostępność mieszkań, tak, prawda? Jest. Czyli możliwość zakupu, ilość, ilokrotność pensji, tak, prawda? Tak. No i to jest najważniejszy wskaźnik, tak naprawdę, który widać, jeżeli jest oderwane, wynagrodzenie jest nieadekwatne do cen, to wtedy jest ryzyko bańki, prawda? Tak, że jest. Ceny urosły, bo nie wiem, przyjechali do nas Chińczycy i nas wykupują. Albo tak jak mieliśmy taką sytuację, że nagle wynagrodzenia nam rosły, a nastąpiła taka w stosunku do tego stabilizacja, relatywna stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym. To był ten 17-18 rok i wtedy mamy górkę na wykresach, gdzie mamy, można było kupić 0,9 metra, 9,95 nawet, część metra kwadratowego. A teraz zeszliśmy do poziomu 0,6. Ktoś powie, no ale to jest bardzo mało. Ale kryzys, który mieliśmy bez wątpienia, zgodzimy się, że to był 2010-2009 rok, to była sytuacja, najbardziej w 2008-2009 roku, kiedy mogliśmy kupić 0,3 metra. Czyli tak naprawdę można było powiedzieć, że w stosunku do wynagrodzeń mieszkania są dzisiaj 2 razy tańsze niż były w kryzysie. Tak jest. Więc można powiedzieć, że mamy jeszcze ten bufor do tego, żeby te ceny urosły, żebyśmy się o nie mogli martwić. Daniel, pod warunkiem, że naszym punktem odniesienia jest kryzys. Tak, ale wiele osób się pyta o kryzys. Tak. I jakby
niełatwo jest ulec pokusie, że skoro ceny są dwa razy wyższe niż były tak jeszcze jest, 3 lata tak. temu, 4 lata temu, no to mamy bańkę, prawda? Ale jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, to tak, ale jeżeli patrzymy na to z perspektywy tych wynagrodzeń, tak. skoro ludzie mają pieniądze na zakupy, mają je w swoich portfelach, mają zdolności, nawet tak. po samochodach widać, które jeżdżą dzisiaj, a tak. jeździły jeszcze 5 lat temu, no to jesteśmy, żyjemy w innej zupełnie Polsce. Zupełnie w innym świecie żyjemy, to nie ma najmniejszych wątpliwości i to, że mieszkania są droższe, wynika nie tylko z tego, co się dzieje w grze popytu i podaży. To nie jest tak, że to jest gra, która powoduje, że normalnie to moglibyśmy sprzedawać po 10 w Warszawie, ale ponieważ ludzie są tak bardzo zainteresowani, to sprzedajemy po 17-300. No, takich różnic nie ma. W bańce by tak było, ale nie możemy mówić o żadnej bańce, dlatego że ze zjawiskiem bańki możemy mieć i mamy do czynienia nie tylko wtedy, kiedy ceny rosną, ale kiedy ceny rosną szybciej wraz z rosnącą sprzedażą i ta sprzedaż rośnie pomimo rosnących cen jeszcze szybciej. Czyli następuje taka spirala. Nie mamy tego zjawiska. Zeszliśmy do poziomu, mamy tak, na 7 rynkach w pierwszym kwartale było mniej więcej sprzedanych o 20-kilka% więcej mieszkań na tych 7 rynkach niż w drugim kwartale. Trzeci kwartał będzie, wszystko na to wskazuje, gorszy od drugiego. Czyli po stronie popytu mamy uspokojenie i zeszliśmy do poziomów, w których mówimy, no może wreszcie będzie znowu 3000 mieszkań sprzedanych, prawda? Okay. Więc no trudno tu mówić o jakiejkolwiek bańce. Mamy teraz ten program nowy, prawda, nową kiełbasę wyborczą, która miała wejść w styczniu, prawda, później potem w lipcu, tak. potem we wrześniu, tak. a teraz podobno I teraz, od nowego roku. I teraz podobno powiedzieli, że go nie będzie, tak, jest karuzela zafundowana tak. inwestorom, tak. A za chwilę słyszymy po tygodniu, inna osoba mówi, że... Nawet za dwa dni, nawet, że będzie. Tak, że będzie i teraz tak. jak na to rynek reaguje, bo już tak. można powiedzieć, że niektórzy już się witali z gąską, że tak. widać było pewne odbicie, ja to też odczułem jako inwestor i też rozmawiałem z innymi osobami, że już było widać, że jeżeli był komunikat, że nie będzie, tak. to w takim razie kupujemy, tak, bo nie ma na co czekać. Po dokładnie. Prostu. Jest cały czas, w zasadzie na stałe zadaję pytanie, na stałe dlatego, że mniej więcej co 2 miesiące uruchamiam taką ankietę, gdzie pytam osoby zainteresowane zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. To zastrzegam. Chodzi o to, żeby ta grupa była dość zdeterminowana, czyli robię to poprzez portal Obido, a nie poprzez Oto Dom, gdzie jest ogromny ruch, ale znacznie więcej ludzi, którzy tylko obserwują, tylko oglądają. Natomiast na Obido są ci, którzy są tak bardzo już zaangażowani w proces zakupu. I tym ludziom zadaję pytanie, co powstrzymuje Cię dziś przed sfinalizowaniem transakcji? I grupa osób, która odpowiada, czekam na nowy program, na kredyt na start, nie przekracza 10% okay. wśród tych osób. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Ta grupa jest mniej więcej stała od początku tego roku. Okay. Ona się prawie w ogóle nie waha. Jest tylko jedna bardzo poważna zmiana, która powoduje, że i tu na to chcę Ci zwrócić uwagę, że tak jak na rynku mieszkaniowym w zakupie mieszkań widzimy wyraźny zjazd do 3000 mieszkań, czy 2800 sprzedanych, tak w sytuacji, gdy patrzymy, w momencie, gdy patrzymy na rynek kredytowy, to tak wyraźnego zejścia do tego poziomu nie ma. Lipiec był zaskakujący, jeśli chodzi o liczbę udzielonych kredytów, choć wiedzieliśmy o tym, że będzie ich dużo, tych hipotecznych kredytów, ponieważ już zapytań o kredyt miesiąc wcześniej było dużo. I teraz, czyli mieliśmy tak, w pierwszym kwartale jeszcze dość dużo udzielonych kredytów hipotecznych, ale to było pokłosie bezpiecznego kredytu 2%, bo te przez mniej więcej tak, pierwszy kwartał to się jeszcze było. Tak procedowało. Ale w drugim kwartale już wydawało się, że zejdziemy do takich minimalnych poziomów. Nic z tych rzeczy. Zeszliśmy nie do poziomu z 2022 roku, tylko mniej więcej z połowy 2023. I pytanie dlaczego?
No i teraz chcę wrócić do innego badania, które robię. Zadaję ludziom pytanie o takich, o kupującym, o takie ich przewidywania dotyczące wzrostu cen. I jak pytałam na początku 2024 roku, najpierw zadaję ludziom pytanie takie: jak oceniasz wzrosty cen w 2023 roku? Tam 67% ludzi mówiło, że one rosły, tylko ponad połowa mówiła, że rosły powyżej 15%, tam 30% między 10 a 15%, ale 67% mówiło, one rosły, były bardzo wysokie. A następnie przechodzimy do drugiego pytania i tym samym ludziom zadaję pytanie, a jak będą rosły w najbliższym półroczu? I jak to było pytanie zadawane na początku 2024, to bardzo duża grupa, ponad 60% odpowiadała, wcześniej rosły, teraz będą również bardzo szybko rosły. Jak teraz zadaję to pytanie, to pytam tak, jak rosły ceny w 2024 w pierwszym półroczu? Czyli pytam ich o ten os i odpowiadają mniej więcej tak, jakby odpowiadali na pytanie o 2023. Czyli mówią, w większości mówią, rosły dość szybko. A teraz uwaga, czyli tu nie ma zmiany. Tak. Natomiast pytam, jak będą rosły w najbliższym roku? I to tu jest zmiana kolosalna. 40%, nie 67-70% odpowiada, będą rosły, ale jest bardzo ciekawa rzecz. 30% mówi, ustabilizują się na tym poziomie albo będą spadać. I teraz pomyśl, jakie są konsekwencje w sytuacji, w której ludzie mówią, te ceny się ustabilizują w najbliższym czasie, a na ile ta sytuacja się różni od sytuacji, kiedy ktoś mówi w ciągu pół roku znowu jak szalone będą rosły. Jak przewidujemy, że one będą jak szalone rosły, to chcemy szybko zawrzeć transakcję, szybko znaleźć mieszkanie, podjąć szybko decyzję. Jak wiemy, że mamy więcej czasu, to po pierwsze wydłuża się proces zakupu, po drugie nie obawiamy się, że zniknie mieszkanie i w ogóle nie czujemy się przymuszeni. I to, co widzimy w tej chwili, to jest przekonanie ludzi, że po pierwsze mają znacznie więcej czasu i w tym sensie mogę powiedzieć, jak dobrze, że to wreszcie nastąpiło. Bo kupowanie mieszkania, jak nie jesteś inwestorem, fliperem i tak dalej... Powinien mieć ten komfort taki, absolutnie, higienę. Tak jest. Powinieneś wybrać trzy, powinieneś się z tym przespać nie jedną noc, prawda, i nie dwie. Powinieneś to skonsultować. No może niekoniecznie pytać wujka w czasie obiadu, prawda, niedzielnego, ale pomyśleć, dać sobie czas i wrócić, prawda? Ciekawe jest to, że tak naprawdę to, co powiedzieli ci ludzie w tych ankietach, nie ma związku z tym, co się wydarzy. Tak. No bo nie można pytać takiej wielkiej masy ludzi, co będzie, bo oni, to tłum się tutaj, jakby tłum nie mówi, co będzie. Absolutnie. Tylko raczej ludzie tacy jak ty i ja, którzy rozumieją te wszystkie rzeczy i mogą coś zaprognozować, bo mamy dane. Dokładnie. A oni czują intuicyjnie. Dokładnie. Ja ich bardziej, Daniel, nie pytam nabywców po to, żeby oni powiedzieli, żebym ja wiedziała, co będzie z cenami, prawda? Ale pytasz o ich nastroje, prawda? Tak jest, ja pytam o to, na ile oni są zdolni i chętni do bardzo szybkiego zawarcia ale transakcji. Ale to jest trochę jak na giełdzie, prawda? Że mamy, jak wszyscy kupują, jest hossa, to każdy chce się podłączyć i wchodzą pewnie w złym momencie. Tak jest, ale trzeba kupować, kiedy leje się krew i teraz, dokładnie. Teraz się leje krew i deweloperzy są po dwóch słabych kwartałach. Tak, i teraz, jeszcze nie kwartałach, na razie jednym słabszym i dwóch słabych miesiącach. Jasne. I teraz jak ty widzisz, bo mamy dzisiaj wrzesień, jak ty widzisz kolejne pół roku czy końcówkę roku, co uważasz, że się może wydarzyć jakby? Bo już wiemy, że żadne pieniądze nie wpłyną na rynek takie spontaniczne, prawda? Tak jest. Na pewno nie do końca tego roku. Tak. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że to jest taki czas, w którym ustala nam się na poszczególnych rynkach taki nowy poziom równowagi. Bardzo wyraźnie chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Warszawa
skrajnie oddzieliła nam się jako rynek od pozostałych rynków i w zasadzie powinna być traktowana odrębnie, dlatego że ona wtedy obecnie nie przeżywa tak gwałtownych zmian, jak przeżywają inne rynki. Przez pewien czas było tak, że bardzo podobnie było w Warszawie i w Krakowie, z tego względu, że i w Warszawie, i w Krakowie brakowało oferty. W przypadku Warszawy to był moment, kiedy w Warszawie było 9 tysięcy mieszkań w ofercie deweloperskiej, i ich cena musiała rosnąć, i one naprawdę cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, tylko dlatego, że po drugiej stronie popyt był, jest bardzo duży. To samo dotyczyło w Krakowa, chociaż Kraków to jest inny poziom, tam była oferta na poziomie 4,5 tysiąca. I różnica polega na tym, że Kraków przez ostatnie pół roku uzupełnił ofertę, a Warszawa jak półtora roku temu miała 12 tysięcy mieszkań w ofercie, to w tej chwili po tym takim delikatnym zejściu do 9 z powrotem ma 12, a Kraków ma już powyżej 7 tysięcy. I to powoduje, że to tak zwane tempo wyprzedawania w oferty wskazuje, ono powinno być mniej więcej na poziomie 4-5 kwartałów, czyli bierzemy sprzedaż z 3 miesięcy na rynku pierwotnym i porównujemy je do oferty, tę sumę, do oferty z tego, na ten moment. I pytamy, ile ta oferta by się wyprzedawała, gdyby było takie tempo sprzedaży jak w 3 miesiącach. W przypadku Warszawy to jest trochę więcej niż 4 kwartały i to jest wskaźnik, który wskazuje na rynek w równowadze. Okay. Wszystkie inne rynki mają już, jeszcze w Trójmieście razem policzonym mamy 5 kwartałów. Wszystkie inne rynki mają już 5, 6, w przypadku Łodzi 9 kwartałów do wyprzedania oferty. I ta zmiana była niezwykle gwałtowna i nastąpiła wszędzie, natomiast w Warszawie nie. Dlatego mogę powiedzieć tak, w Warszawie najbardziej prawdopodobne jest, że gdyby z zewnątrz przyszły jakieś pieniądze, spoza rynku mieszkaniowego, i to może być mocniejsze obniżenie stóp procentowych, specjalne jakieś akcje po stronie banków, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, albo oczywiście nowy kredyt na start, skonstruowany, no jeszcze nie wiemy do końca jak, to tutaj impuls do tego, żeby z tego stanu równowagi Warszawę wyrwać przy tak niskiej ofercie, no Warszawa jest najbardziej na to narażona, rynek warszawski. Ale już pozostałe rynki niekoniecznie. Już w przypadku Poznania i Łodzi jestem absolutnie pewna, że w tej chwili, gdyby pojawił się ten impuls, to zwiększyłaby się sprzedaż, ale ceny niekoniecznie zareagowałyby z taką gwałtownością, jak przy bezpiecznym kredycie 2%. Czy coś się może wydarzyć w najbliższym półroczu? No właśnie, jakie widzisz ryzyka, że coś się może wydarzyć, a może są jakieś ryzyka, które mogą zwiększyć podaż i ostatecznie zmniejszyć ceny, prawda? Czy jest takie coś, co widzisz na horyzoncie? Jest jedna bardzo ważna rzecz. Jest nieprawdziwą informacją, że brakuje pozwoleń na budowę mieszkań, ponieważ jak wykonuję takie sumowanie, to znaczy sprawdzam dla każdego rynku, ile zostało wziętych w ostatnich 3 latach pozwoleń, dlatego że 3 lata jest ważne pozwolenie, i porównuję to z liczbą rozpoczętych budów i mówię tylko o działalności deweloperskiej, to na wszystkich rynkach, poza rynkiem warszawskim, wyłączamy tę Warszawę, mamy zapas pozwoleń. Chcę powiedzieć, że gdyby istniał stymulator w takiej postaci, że popyt mógłby kupować więcej, to jest możliwość wprowadzenia większej liczby mieszkań w tej chwili. Czyli to nie jest już tak, że ta legislacja albo problemy prawne i administracyjne blokują deweloperów? Bo na pewno dłużej uzyskuje się pozwolenie, ale naprawdę to jest... Ale deweloperzy to robią odpowiedzialnie, że na rynek wrzucają tyle, ile rynek jest w stanie przerobić, a nie rzucały się na głęboką wodę, żeby absolutnie później nie zostać z murami, które później... I ktoś powie, no zmawiają się, ależ nie, są niedoskonałymi, tylko chciałam powiedzieć doświadczonymi przedsiębiorcami. Znaczy nikt nie wykonuje takich
rzutów jak do basenu z... Na bombę. Tak, i nie wiesz, czy tam jest wody połowa, czy w ogóle, prawda? Więc to są niezwykle doświadczeni przedsiębiorcy już teraz. Na czym, co jest głównym ryzykiem i takim niebezpieczeństwem? To ryzyko i niebezpieczeństwo jest po stronie, uważam, podażowej rynku, ale nie z powodu pozwoleń, tylko z zupełnie innego powodu. Mianowicie chodzi o płynność deweloperów i nie największych, tylko średnich i mniejszych. Dlatego, że jak spowalnia sprzedaż, to spowalnia również napływ gotówki. I każdy, kto prowadził działalność gospodarczą, wie, że w takim okresie spowolnienia zaczyna się, najważniejszy staje się cash flow po prostu. I to jest ten moment naprawdę, w którym mniejsi deweloperzy, jeżeli nie zbudowali bufora w postaci gotówki, to mogą mieć kłopoty. Ale mieli tłuste lata przed... Dokładnie. I miejmy nadzieję, że zachowali się odpowiedzialnie i że zgromadzili gotówkę. Tylko pytanie, czy zgromadzili gotówkę, czy zgromadzili... Działki. Właśnie. Banki ziemi. No właśnie. I teraz to, co się może dziać w najbliższym czasie, to jest sytuacja, w której będziemy mieli albo zamykanie działalności niektórych deweloperów, którzy będą ukończyli stare projekty i będą chcieli wychodzić z tej działalności, która jest coraz bardziej kapitałochłonna. Coraz bardziej. Myślę, że jakby te 4 ostatnie lata, czyli te wszystkie wzrosty, dołki, spowodowały to, że każdy deweloper wie, że żyjemy w czasach, gdzie trzeba mieć ten bufor. Dużo, tak jest. Dużo bardziej o tym wiemy niż jeszcze 10 lat temu, gdzie był w miarę ten rynek płynniejszy, prawda? Tak. Więc wydaje mi się, że jakby ta lekcja była, każdy dostał w kość, każdy przedsiębiorca zresztą. A co sądzisz o, właśnie rozmawiałem z kolegą, który mówił, z deweloperem, który mówił, że właśnie jest możliwość dużo łatwiejszej zmiany przeznaczenia działek w taki sposób, który w skali, której być może nigdy nie było to w Polsce robione i nagle są działki, które były przemysłowe, nagle mogą się okazać super chłonne mieszkania i nagle w każdym mieście może powstać kilka razy więcej PUM-u niż na ówczesnych przepisach, prawda? I to może zalać jakby te banki ziemi, które dzisiaj mają, mogą być dużo bardziej chłonne, bo tam deweloper buduje jakąś szkołę, ulicę, drogę w zamian za przekształcenie tego na mieszkanie. I czy to może być jakiś powód do tego, żeby te ceny może nie tyle spadały, ale... Żeby się co najmniej stabilizowała może z korektami. Że konkurencja między deweloperami będzie większa, będzie jeszcze trudniej. Tak? Czy uważasz, że jest tych działek teraz na tyle i pozwoleń, że gdyby chcieli, to i tak by zalali, ale nie robią tego, więc jak będą mieli więcej działek, to i tak tego nie zrobią, chyba że będą tacy, którzy będą musieli. Uważam, że ci, którzy będą musieli, nie będą wchodzili przymuszony, człowiek nie będzie wchodził w dalszą realizację nowego projektu, tylko uważam, że to się odbędzie poprzez wystawienie tej ziemi na sprzedaż. I tu jest bardzo ważna rzecz. Pamiętaj, że mamy za sobą przesuwane tak samo jak kredyt na start, tylko nie aż tak długo, nowe rozporządzenie o warunkach technicznych. I ziemia, która była niezwykle atrakcyjnie kupiona i dawała możliwość wybudowania, no powiedzmy, 100 mieszkań, po tych zmianach, które nastąpiły, mówię o placach zabaw, odsunięciu od granicy działki, strefach wyciszenia i tak dalej. Po spełnieniu tych warunków, to najprościej mówiąc, mniej więcej 1/5, 1/6 tych mieszkań, tego PUM-u, który był zaplanowany, on zostaje zjedzony. Czyli nie wierzę w takie zalanie nowym budownictwem, w szczególności dużych miast, wiesz? Bo się trzeba firm wykonawczych, rąk do pracy. Tak jest, dokładnie. Dlatego naprawdę myślę też o tym, czy istnieje takie...
jest taki naprawdę, to jest taki uwodzicielsko przedstawiany, sensowny, on się taki logiczny wydaje, ten pomysł, w którym no, ze strony rządu płyną takie sygnały, że program, że będziemy mieli w końcu program mieszkaniowy, to znaczy taki, gdzie będziemy mieli wsparcie A dla zwiększenia podaży gruntów, bo będą uwolnione grunty, B pieniędzy na budowę mieszkań czynszowych o stabilnym, dość niskim czynszu, czyli TBS-y, SIM-y, budownictwo komunalne i będziemy mieli mały komponent wspierający kupowanie z kredytem, czyli ten element kredytu na start. No i wydaje się, że wow, to jest fantastyczne, dlatego że wszystko razem fantastycznie zadziała, ustabilizuje nam się sytuacja, bo nie ma najmniejszych wątpliwości, że mieszkań o regulowanym, stałym czynszu na wynajem jest za mało, prawda? I to takim regulowanym. Dokładnie, są miejscowości, w których prawie nie można, w ogóle gmina nie dysponuje żadnym zasobem, prawda? Jak młody człowiek chce zostać, a nie chce mieszkać z mamą. No kłopot polega na tym, że mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o budowanie. To znaczy, to nie jest tak, że można jednocześnie budować w Warszawie, nawiązuję, przyznaję do, wczoraj słuchałam prezesa Narodowego Banku Polskiego, który mówił takie własne zdanie na temat budownictwa mieszkaniowego w Polsce i mówi, takie miasto jak Warszawa mogłoby budować co roku i powinno budować co roku 20 tysięcy mieszkań czynszowych, takich dla, no to odpowiadam w taki sposób, w najlepszym okresie w Warszawie deweloperzy budowali, oddawali rocznie 23-25 tysięcy mieszkań. I doprowadzaliści, zawodowcy. Tak jest. Za pieniądze. Za pieniądze. I teraz pytanie jest takie, w jaki sposób mamy budować, niech będzie, że deweloperzy będą budowali 15 tysięcy, nie 20. A tak? Albo, 10 skąd mamy wziąć firmy, które zorganizują cały ten niezwykle skomplikowany obecnie proces, jakim jest budowanie. Nie wystarczy, że miasto powie, postaw mi tutaj ten blok, prawda? Tak, to nie jest tylko kwestia wykonawstwa. Ceny wykonawstwa wzrosną tak samo. Ależ jak teraz są dotacje do ocieplenia elewacji, to mój wykonawca, który bierze za elewację na przykład 250 zł, mówi, że teraz cieszą po 350, bo wszyscy mają pieniądze na to. Dokładnie, bo są na to pieniądze, prawda? I to tak z miesiąca na miesiąc po prostu. Więc bardzo ładnie brzmi, że będziemy mieli 2-3 komponenty i że wszystko będzie razem grało. Rynek, wszystko i że to na takim samym poziomie, jak jest obecnie, będzie szło budownictwo dla tych, którzy chcą kupić na własność i dla tych, którzy będą chcieli wynająć i że to wszystko da się tak skoordynować. Otóż natrafiamy i nie można tego pominąć, zawsze będziemy trafiać na barierę, jeśli chodzi o wykonawstwo i organizowanie procesu budowlanego. Doszliśmy do sytuacji, w której wymogi związane z tym, jakie stawia państwo, żeby wybudować budynek wielorodzinny, są tak wysokie i nie mówię, że źle, że żeby zorganizować ten proces, trzeba być naprawdę specjalistą. To rynek powinien regulować, czy ma być w wyższym standardzie, czy w niższym. No bo niektórzy mówią, ja wolę zapłacić 10% mniej za mieszkanie i nie myśl tego pracy zabaw, ponieważ ja nie mam dzieci po prostu, tak? Jest. I po co mi garaż podziemny, jak ja nie mam samochodu? Nie mam prawa jazdy nawet, tak? No, dokładnie. I oczywiście, że czasami mogłoby dochodzić do patologii różnych, ale najlepiej, żeby to rynek regulował. Ja bym zapytał tak na koniec, to uważasz, że dzisiaj jest dobry moment, żeby kupować mieszkanie, żeby dokonać zakupu, czy lepiej poczekać? Prawdę mówiąc, powiem Ci tak, ja odpowiadając dla człowieka, który chce kupić dla siebie mieszkanie, uważam, że rozsądne przyjrzenie się rynkowi, obserwacja i jak myślę rozsądne,
to wiem, że od momentu, kiedy to wymyślamy, do momentu, kiedy to kończymy te, zakupem, mija zazwyczaj 5 do 6 miesięcy. I nie przyspieszajmy tego procesu. Możemy to zrobić w 4 miesiące, jak korzystamy z sensownego doradcy, prawda? Ale dajmy sobie ten czas. I absolutnie, jak zobaczymy mieszkanie, które nam odpowiada i stać je na nas, nie wymyślajmy, że pojawią nam się nie wiadomo skąd źródła dochodów, to to zróbmy. Ale uwaga, uważam, że program Kredyt na Start wejdzie w życie w bardzo okrojonej formie. Naprawdę, w tej chwili jestem przeświadczona o tym. Mogę się mylić, ale to jest rodzaj prognozy, którą robię. I że to będzie program skierowany do tej grupy, która potrzebuje. Nie była tak prawidłowo potraktowana dotychczas. Czyli mówię o rodzinach wielodzietnych, które nie będą miały różnych ograniczeń i to nie będzie dla nich na start. Tylko one, i jest taki zapis w tym projekcie obecnie, że one mogą kupić kolejne mieszkanie pod warunkiem, że w ciągu 2 lat sprzedadzą to mieszkanie, które, które do tej pory mieli. I te rodziny, jak obserwują w tej chwili rynek, to ja bym do nich powiedziała tak, poczekajcie do grudnia, przyglądając się, chyba że znajdziecie jakąś wyjątkową okazję, ale naprawdę wiele wskazuje na to, że dla was państwo może mieć pewną realnie dobrą propozycję. No bo to na przykład ja byłem wykluczony w tamtym procesie, może ja nie jestem dobrym przykładem, ale być może... Też powiedzieć, że chciałeś skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%. Ale chodzi o to, że rozumiem, że może być ktoś, kto ma, wziął jeden kredyt, bo chciał 10 lat temu na przykład kupić swoje mieszkanie. Tak jest. I w związku z tym, że dokonał pewnego ryzyka i można powiedzieć, podjął je, prawda, że mieszka u siebie, to dzisiaj ma, jest pokrzywdzony w stosunku do osoby, która, można powiedzieć, nic nie robiła. Tak jest. Nie podjęła żadnego decyzji, ryzyka. Tak. Oczywiście, że wartość tej nieruchomości urosła, natomiast dlaczego jedni mają dostać, a drudzy nie, prawda? Tak. Uważam, że grupa osób, której nigdy nie będzie stać na to, żeby mieszkanie kupić, jest spora i tak, to jest ta grupa, o którą państwo powinno dbać najbardziej. I dlatego skierowanie dużej części programu na budowanie mieszkań na wynajem jest dobrym pomysłem, ale musimy dbać o rodziny wielodzietne. To jest oczywiste, a one, żeby się normalnie rozwijać, jednak mimo wszystko potrzebują własności i w tej chwili bardzo poważnie rozważają mieszkanie poza dużymi miastami, no bo nie stać je na... Nie mogą zamieszkać na 50 metrach w centrum miasta. Jasne. Najważniejsze jest to, żeby było stabilnie, bo to, co się działo w ostatnich tygodniach, to jest karuzela, której żaden inwestor nie wytrzyma. Tak. I by było prawo, żeby było, jakie było, ale żeby wiadomo było, jak działa i dla kogo jest i żeby była pewna stabilność. Był taki wniosek z tej debaty, w której uczestniczyłam w Karpaczu i on brzmiał tak, że prosimy tylko, żeby w końcu była ogłoszona decyzja. Tak. Jakakolwiek rząd się reklamował, że będzie najbardziej stabilny i on potrzebuje vacatio legis, a można powiedzieć, że popełnia błędy poprzedników. Poczekajmy, myślę, że to politycy jest... Politycy mają to do siebie, że obiecują zawsze rzeczy, które się nie zawsze spełniają. Także dziękuję Ci bardzo. Bardzo dużo informacji. Myślę, że tu sporo osób wyciągnęło coś dla siebie. Ja bardzo dużo. Także dziękuję Ci serdecznie. Dzięki. Cześć. Dzięki.